Cześć. Wczoraj było święto Trzech Króli, a więc jest okazja do kolędowania. Kochniki zaśpiewają wam kolędy, ale całkiem nowe. Poprosiliśmy też kilku naszych znajomych, aby opowiedzieli wam, jak to oni kolędowali w dzieciństwie. A kto to będzie? Niespodzianka. Czy w dzieciństwie śpiewał pan kolędy? Tak, oczywiście. To był taki okres, który ja bardzo lubiłem, dlatego że w ogóle bardzo lubiłem śpiewać zawsze. A kiedy była Wigilia, mój ojciec brał mandolinkę, taką banżolkę małą i grał na niej, a myśmy śpiewali kolędy. Bo ja śpiewałem najwięcej i zawsze się wyrywałem do przodu. Mam dwóch braci, którzy niespecjalnie lubili takie występy, a ja oczywiście zawsze lubiłem występować, tak mi zostało. Ile lat ma Franek? Franek, ile masz lat? 3,5. No już prawie 4. W lutym będzie miał 4. Czy uczy go pan śpiewać kolędy? No, staram się. Franku, umiesz jakąś kolędę? Chyba nie. Chyba nie? No spróbuj ten. Tutaj masz książkę. A tutaj uczyliśmy się takiej kolędy. O to, tak? Wśród nocnej ciszy. Tak. No to śpiewaj. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Stańcie pasterze. Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie. Do Betlejem pospieszajcie. Przywitać Pana. Przywitać Pana. Ej, fałszywy jesteś. Uśmiechnęła się noc od zachodu. Srebro gwiazd wyswiewała na niebo. Już błękitny anielski chorąg idzie w świat ze plejemską kolędą. Rozśpiewały się obłoki, roztańczyły. Zaiskrzały wszystkie gwiazdy, rozdzwoniły. Rozdawały się śniegowe płatki. Dla dzieciątka maleńkiego i dla matki. Uśmiechnęła się matka po syna. Tyle lat przyszło czekać nadzieję. Świat się niesie dziś dobra. Każdy chce przyjąć dziecię do siebie. Rozśpiewały się obłoki, roztańczyły. Zaiskrzyły wszystkie gwiazdy, rozdzwoniły. Rozdawały się śniegowe płatki. Dla dzieciątka maleńkiego i dla matki. Uśmiechnęła się noc od zachodu. Pana Tomasza Marzyckiego nie muszę przedstawiać, ponieważ wszyscy go znacie. Gdzie pan spędzał Boże Narodzenie, kiedy był pan małym chłopcem? No więc tak. Oczywiście w domu. Ale to były inne Boże Narodzenia. To był inny klimat. I to wszystko w ogóle wyglądało inaczej. Musimy pamiętać o tym, że w tym czasie nie były popularne magnetofony, nie były popularne gramofony. Kolęd słuchało się z radia, bądź śpiewało się te kolędy przy wspólnym stole wigilijnym z całą rodziną. Osoba, która grała na jakimś instrumencie muzycznym, siadała do pianina i kolędowało się wspólnie całą rodziną. Kolędowało się, śpiewało się kolędy. Różne kolędy. A jakie kolędy pan lubi najbardziej? Lubię i kocham bardzo wszystkie kolędy, dlatego że miło jest, kiedy jakąś pieśń można wspólnie zaśpiewać rodzinnie, a kolędy są takimi pieśniami, które na ogół znają wszyscy. Dlatego jest przyjemnie i miło, kiedy w większej grupie można te kolędy zaśpiewać. Ja najbardziej lubiłem kolędę Lulajże Jezuniu. I ta kolęda najbardziej utkwiła
mi w pamięci i do tej pory siedzi we mnie. Ale cieszę się, że w tej chwili powstaje tak duża ilość nowych kolęd i że moje dzieci, jak również ty, możecie obcować z całkiem nowymi kolędami. Proście rodziców do telewizorów, ponieważ będzie opowiadać ktoś, kogo znają ze swojego dzieciństwa. Był kiedyś w telewizji taki program Miś z okienka. I właśnie w tym programie występował pan... Bronisław Pawlik. Dzień dobry. Panie Bronisławie, czy jako mały chłopiec chodził pan jako kolędnik po kolędzie? Nie, chociaż mi się to bardzo podobało, właściwie marzyłem o tym, żeby brać udział w takiej przebierance, w takim chodzeniu. Oni na taką przebierankę od razu weszła do domu właśnie z diabłem, z Żydem, wraz z Turoniem. Oni mieli swoje teksty, wygłaszali szybko, bardzo, bardzo szybko te wiersze mówili, bo musieli ileś tam mieszkać, żeby zarobić. Także miał to było to wspaniałe przeżycie, bo był to jakiś kawałek, kawałek teatru. Ale nie przedstawiliśmy jeszcze Zuzanny. To moja wnuczka. Ja zostałem zaproszony, to było, miałem wtedy, ja nie wiem, 11 lat mniej więcej, zostałem zaproszony przez kolegę mojego przyjaciela z klasy szkolnej. Potrzebny był drugi głos w aniołach i w ten sposób ja się znalazłem jako anioł w prawdziwej szopce, w jasełkach u księży Salezjanów w Krakowie. Bardzo tradycyjnie granie jasełka. Jak powiedziałem, właśnie grałem anioła, się archanioła, bo stałem w środku, drugi głos. To była dekoracja malowana bardzo ładnie, taka płyta. W jednym miejscu w tej dekoracji była taka cienka tkanina, to się nawet podświetlało od tyłu. Wtedy ci aniołowie się na tym niebieskim stropie pojawiali się, znaczy my podświetleni i śpiewaliśmy zwiastowanie, prawda. A jakie kolędy śpiewał pan w dzieciństwie? Te wszystkie tradycyjne, oczywiście Bóg się rodzi, oczywiście Lulej, że jest Unią, ale moim największym przeżyciem kolędowym było, kiedy właśnie jakiś taki Betlejem, co grany z kolei u reformatów w Krakowie, usłyszałem po raz pierwszy kolędę tę góralską Ej maluśki, maluśki.